W bezpośrednich starciach widzą Państwo oczywiście zarówno rycerzy konnych, jak i rycerzy z tarczami, z pawężami, którzy walczą ze sobą i są wspierani także przez rycerzy z bronią żywcową. I tak wyglądają te pierwsze starcia właśnie tutaj, pod świecinem. Pierwsze starcie konnicy nie przynosi rezultatu. Na polu bitwy pozostaje piechota. Cały czas ostrzeliwana także z jednej i z drugiej strony. Z obozu lecą kolejne pociski. Z drugiej strony pociski strony polskiej także co chwilę ładowane. Nabijany proch. I kolejne wystrzały przygotowywane tak, aby wesprzeć piechotę. Kolejne ataki. Zarówno belgijska, ale także artyleria szykuje się do kolejnych wystrzałów. Po starciu bezpośrednio następuje wycofanie się naprzód, wychodzi także właśnie wychodzą żołnierze wyposażeni w broń palną i następuje ostrzał wroga. Ta broń była bardzo niecelna, ale potrafiła się spustoszenie już wtedy, czyli już 561 lat temu. Tymczasem szykują się natarcie konnicy krzyżackiej. Krzyżacy pochodzą z Pica, pod Raweneka, atakują na konnicę polską pod wodzą Piotra Dunina.